Dostęp administracyjny przyznany. Przygotowuję wyrzutnię. Błąd. Wyrzutnie zablokowane. Co to było? Kulnicy musieli zaminować też wyrzutnie. Nadają się na złom. Wspaniale! Nie wyrzucimy przecież nadajnika przez okno. Musi być jakiś sposób. Asteroida czekająca na wytopienie na pokładzie wydobywczym. Co z nią? Jeśli zaczepię nadajnik SOS o tę asteroidę, wyrzucę ją w przestrzeń. Nic nie zakłóci transmisji. A przy okazji zginiesz. Maszyny na tamtym pokładzie wciąż pracują. Dzięki nim nie powinno tam być tych stworów. To nasza największa szansa, Kendra. Zaryzykuję.
Masz jakiś plan? Asteroidę utrzymuje kilka uprzęży grawitacyjnych. Nie ma wyłącznika grawitacyjnego. Zaimprowizuję wyłączenie uprzęży i przymocuję nadajnik SOS do powierzchni. Okej. Ale musi się udać.
chrząż grawitacyjna odłączona. Uwaga! Ładunek 8772 nie jest już przymocowany. Niewyszkolony personel musi natychmiast opuścić pokład wydobywczy. Wyjście z próżni.
strony. Nadaje na szerokim paśmie. Ustawię odbiornik. To chwilę zajmie. Wracaj na stację kolejki. Wykryto groźną anomalię. Aktywacja kwarantanny. System nie może zdjąć blokady! Obejdź zabezpieczenia wyłącznika ręcznego! Spróbuję! Cholera, wybuch przepalił głowę obwodu! Jeszcze trochę, powstrzymaj go! Zrobione! Otwieraj ręcznie! Się posypał. Widzę zakłócenia z kamer. Te, co wyglądają jak mój brat. Macha do mnie. Przynajmniej nadajnik odleciał. Ustawiam... Chwila. Odbiornik talerza nie odpowiada. Cholera. Talerz komunikacyjny. Nie naprawiony. Nie chodziło o zepsuty przetwornik. Aby te 48 godzin też było błędem. Bez talerza nie będzie ratunku.
Jedź kolejką na mostek. Skakuję drzwi do łączności. Sprawdź, co się dzieje z talerzem. I nie martw się o Nicole. Hammond ma rację. Powstał tak mądrze. Potwierdzone.
możliwe przekierowanie mocy. Proszę czekać. Udało się. Isaac, zjawił się jakiś statek. USM Valor. Odebrali sygnał SOS. Tak szybko? Co wojskowy okręt robi tak daleko? Może patroluje? Nieważne, ucieszyłyby mnie nawet pieprzone sroki. Ruszaj do łączności. Naprawmy talerz komunikacyjny. To wszystkiego się dowiemy. Thank you.
zawieziono kwarantannę. I kolejne. Słyszę dziwne sprzężenia lokalnej łączności. Jeśli problemy z talerzem komunikacyjnym się pogłębiają... Nie, to nie to. Drzwi do łączności powinny być otwarte. Możesz dotrzeć do sterowni komunikacyjnej. A, Isaac. Uważaj, co mówisz. Chyba ktoś podsłuchuje. Uprawnienia potwierdzone. Uprawnienia potwierdzone.
Uprawnienia potwierdzone. Uprawnienia potwierdzone. Potwierdzone. Komunikacyjny wyłączony. Powiadomiono technika. Dziennik łączności. Pierwszy oficer komunikacyjny Bailey. Chcę to nagrać. Statek jest celem ataku, ale kapitan Mathias nie zgodził się na wysłanie prośby o pomoc. Wszyscy wiemy dlaczego. Ta operacja jest nielegalna. Dostęp do IGIS-7 był zakazany. Wiedzieliśmy o tym, podobnie jak oni, ale siedzieliśmy cicho. Ale dość tego. Mayday, Mayday, Mayday. Tutaj USG Ishimura, wzywam... Chryste! Wyłączył cały talerz komunikacyjny. To koniec. Niewysłana wiadomość odzyskana z bufora talerza.
Sprawozdanie. Kapitan Benjamin Mafajas do patrona Jordana Luna. To moja ostatnia transmisja. Zadbam o to, by nasza pielgrzymka wybiegła końcem bez zakłóceń. Uprawnienia potwierdzone. Udało nam się sprowadzić święty znak na pokład. Zamykając specjalista do spraw pierwszego znaku, rozszyfrowuję jego tajemnicę. Wybacz mi, za kwarantannę na Aegis 7. Przydałem trudności dyrektorowi Eckhardowi, ale oni zmagają się z jakąś epidemią. Mimo tego, łamanie planety rozpocznie się jutro zgodnie z planem. CEC może zająć się swoją nielegalną operacją, kiedy prawdziwy skarb jest nasz. Zobaczymy, czy Erkow zdoła to zatuszować. Chwała Altmanowi. Bez odbioru. Nieważkość. Ha, uszkodzony. Ktoś spiął ze sobą antenę i przeciążył system. No to mamy przesrane. Nie, to była puszerka. Niektóre anteny są nienaruszone. Jeśli wymienię je i utworzę nowy, nieprzerwany obwód, zdołamy nadać sygnał. O krótkim zasięgu, ale może się udać. Dobra, zrób to. A ja będę na wszystko uważać.
Spróbuj nawiązać łączność z Valorem. Nadajemy na wszystkich częstotliwościach do USG Ishimura w odpowiedzi na SOS. Przechwyciliśmy kapsułę ratunkową numer 47 i ruszamy do Was. Ta wiadomość będzie powtarzana co 30 sekund, aż odpowiecie. Kapsułę ratunkową? Kurwa! Te, co wystrzelił Hammond! Z czelem! Tym stworem w środku! Nie! USM Valor, odbiór! Zgłoś się, Valor! Ach, nasz sygnał jest za słaby. Rozłożymy antenę dalekiego zasięgu? Nie, coś blokuje gruć nad talerzem komunikacyjnym. Co u licha? Naprawczym powinien być mechanizm ręczny. Pójdę tam. Próbuj ich wywołać.